My wszystkie bramki w tym sezonie zdobyliśmy z pola karnego. Cieszę się, że w końcu padła bramka z uderzeniem zza pola karnego. Chwilę później mieliśmy sytuację na 2-0 i byłoby spokojniej. Natomiast cieszy to piłkarskie szczęście przy tej sytuacji, bo chyba inaczej tego nie można nazwać. To trener będzie wiedział, jak chyba obejrzy na kamerze, bo też tak do końca nie, jak to nie wpadło, to nie wiem. Wielu ludzi, tych źle życzących drużynie, będzie musiało strawić to nasze zwycięstwo, bo zawsze szukają albo słabości przeciwnika, albo czegoś innego. Dzisiaj wygraliśmy z drużyną, która jest wiosną najlepsza i tego nam nikt nie zabierze. Dziękuję bardzo. Nic nam dzisiaj nie wychodziło. Nie będę się tłumaczył boiskiem, zmęczeniem i tak dalej, bo każdy gra w tą piłkę, każdy na tym boisku może lub powinien grać lepiej. Myśmy dzisiaj zagrali nie tyle słabe zawody, co powiem przeciwnie, nie pozwolił na zbyt wiele, bo się bardzo ładnie ułożył. Wystarczyło przesuwać, pilnować ustawienia i tak naprawdę nie stworzyliśmy nic ciekawego pod bramką przeciwnika. Zagraliśmy na tyle, na ile potrafiliśmy. Zespół jest zmęczony, zmasakrowany fizycznie. Najbardziej boli mnie to, że po ciężkich bojach zdobywamy punkty, strzelamy ładne bramki z akcji, potrafimy to zrobić, a później przychodzi mecz, w którym trochę tego piłkarskiego szczęścia brakuje, bo faktycznie już abstrahując od straconej bramki, bo jedni mówią strzał życia, a jedni mówią, że bramkarz zaspał, no więc trudno mi powiedzieć. Natomiast faktycznie ten rzut wolny, który mógł odmienić losy tego spotkania na 1-1, dobitka, też poprzeczkę, widocznie tak miało być dzisiaj. A więc przyjmujemy to wszystko z pokorą, pracujemy dalej, przed nami trudny wyjazd do Bytowi. Musimy się podnieść, musimy się szybko odbudować. Wykonaliśmy mnóstwo zmian, ustawienie zmieniało się od 20 minuty, widząc jakby brak pomysłu, albo może inaczej, brak możliwości rozegrania tych akcji, tak ich przygotować, aby można było z tego gdzieś tam przynajmniej stworzyć sytuację bramkową. Nie wychodziło to, stąd też mnóstwo takich decyzji personalnych w ustawieniu i zmian. Po raz pierwszy chyba zrobiłem 4 zmiany, że wykorzystałem przepis tej 4. zmianie młodzieżowca. Te poszukiwania dały tylko tyle, żeby ten jeden rzut wolny i to było wszystko.